Khan Academy po polsku. Aplikacja mobilna na każdy telefon. Wpisujemy Khan Academy, właściwie wystarczy samo Khan, pojawia się logo i Khan Academy, klikamy. Klikamy zainstaluj. Pobierane są odpowiednie pliki. Aplikacja się instaluje. Klikamy otwórz. I możemy działać. Można się od razu zalogować, jeżeli macie już konto na Khan Academy. Możemy wybierać przedmioty, matematyka, nauki przyrodnicze, informatyka i tak dalej. Istnieje też osobna aplikacja Khan Academy Kids dla dzieci, ale o niej innym razem. Zacznijmy od matematyki. Możemy wybierać działy, początki, arytmetyka, geometria, również bardziej zaawansowane tematy, różniczki, całki, analiza. Możemy na przykład kliknąć arytmetykę, ale możemy kliknąć lupkę szukaj i wpisać interesujący nas temat bez względu na to, w jakim dziale się on znajduje. Na przykład ułamki. Albo bardziej dokładnie, na przykład ułamki zwykłe. Wybierzmy z tej listy ułamki jako dzielenie. Uzupełnij równanie. Wpisujemy z klawiatury odpowiednią liczbę. Sprawdzamy. Następne zadanie. Któremu wyrażeniu jest równy ułamek serce przez diament albo przez rąb? Wybieramy odpowiedź. Świetna robota. Która z opcji odpowiada długości niebieskiego prostokąta? 1/3 albo inaczej 2/6. Zaznaczamy 2/6, sprawdzamy i tak dalej. Ale możemy też kliknąć ikonę z żarówką i zamiast rozwiązywać kolejne zadania, skorzystać ze wskazówek lub obejrzeć film na dany temat. Albo możemy wrócić do wyników wyszukiwania i znaleźć inny temat dotyczący ułamków. Na przykład ułamki na osi liczbowej. Ułamki na osi liczbowej. Polecenie brzmi: przesuń pomarańczową kropkę na osi liczbowej. Film możemy przewinąć. 1/4. Tutaj znowu 1/4, czyli razem 2/4. Tutaj jeszcze raz 1/4, czyli razem 3/4. Możemy przejść do kolejnego tematu, albo film, który obejrzeliśmy, dodać do zakładek, żeby później móc do niego wrócić. W dowolnej chwili możemy też sprawdzić, co mamy w zakładkach i edytować lub usunąć to, co tam się znajduje. Jeżeli zalogujecie się do swojego profilu na Khan Academy, to telefon będzie pamiętał, co robiliście i dostaniecie za to punkty albo odznaki. Ale przede wszystkim będziecie mogli wrócić do każdego z poprzednich tematów i zacząć kolejną matematyczną przygodę od miejsca, w którym skończyliście poprzednio. A to niespodzianka. Mój kuzyn dzwoni. Siema, Sal. Co u ciebie? U mnie? Nic specjalnego. Siedzę sobie i kombinuję, jakie kolejne wideo nagrać. Fajnie. I w czym mogę ci pomóc? Na początek możesz na przykład zastanowić się, ile każdy z nich ma boków. W tej figurze wszystkie boki nie mają tej samej długości. I ten nie są prostokątami. A ten tutaj kąty są kątami prostymi. Wszystkie cztery. To też jest prostokąt. I tak dalej. Możecie też po każdym filmie rozwiązywać zadania, który kształt jest okrągły. Możemy zawsze skorzystać ze wskazówki lub wrócić do filmu mówiącego o tematyce zadania. Jeżeli klikniemy podpowiedź, to pojawi się komunikat o tym, że nie zostaną nam przyznane punkty za rozwiązanie tego zadania. Jeżeli nie zależy nam aż tak bardzo na punktach, to pojawia się wskazówka, że kwadrat nie jest okrągły, bo ma cztery kąty. I wiemy, że należy zaznaczyć jako prawidłową odpowiedź B. Klikamy na dole następne pytanie. Która figura ma cztery boki tej samej długości? Jeżeli zaznaczymy nieprawidłową odpowiedź, to telefon poprosi nas o ponowną próbę. Kwadrat ma cztery boki tej samej długości. I prawidłowo. Na dole po lewej widać, że zadań w tej serii jest 7 i pełne kropki pokazują, ile z tych 7 zadań już zrobiliśmy. Możemy rozwiązać zadania z kolejnej listy. Pierwsze z 7. Kolejna lista, czyli znowu pierwsze z 7. Które są trapezami?
Niezupełnie dobra odpowiedź, bo okazuje się, że do zaznaczenia są dwa trapezy B i E. Teraz OK. Jeżeli chcemy powtórzyć sobie dany temat, to pojawiają się odpowiednie ćwiczenia, zadania i wyjaśnienia lub podpowiedzi. Możemy tak przeglądać całą matematykę, a telefon będzie nas prowadził przez materiał najbardziej optymalną drogą. Oceniam aplikację jako doskonałą. Khan Academy po polsku. Aplikacja mobilna na każdy telefon.